Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 13 lutego, także zaczynamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Dobrze, moi drodzy, mamy tutaj ósemkę mieczy. Jest tutaj troszeczkę obawy. Ale też takiego, moi drodzy, zamykania się w sobie. Tutaj ostrożnie, ja bym powiedziała, tego dnia, ponieważ może próbować nas ktoś kontrolować czy podglądać. To jest też takie manipulowanie naszą osobą. Możliwe, że ktoś będzie próbował manipulacji, jakieś kalkulacje chłodne tutaj są pokazane. Ktoś z zewnątrz. Może nas ktoś obserwować, na przykład przez internet, gdzieś na jakichś mediach społecznościowych. Może ktoś tutaj mieć jakieś wątpliwości co do naszej osoby, ale też zawodowo tutaj jakieś kontrole mogą być. Nie chcę straszyć, tylko po prostu wolę powiedzieć to, co czuję, to, co widzę. Też również, moi drodzy, tutaj to jest karta internetu. Możemy my również czegoś szukać, obawiać się, czy na przykład wystarczy nam pieniędzy na to, co mamy sobie kupić, tak? Albo szukać jakiegoś artykułu potrzebnego, jakiejś wiadomości w internecie. Ot tak przyziemne przykłady tutaj podaję. Moi drodzy, tu są różnego rodzaju w aspekcie zdrowotnym choroby takie psychosomatyczne, ale też, moi drodzy, uważamy na szyję, tutaj kręgosłup szyjny, oczy, jakieś takie dolegliwości czasem, które wmawiamy sobie. Też tak może być, no ale oczywiście tutaj nie o chorobach, moi drodzy, tylko o życiu, w zdrowiu. Także ja Wam życzę zdrowia. No i zobaczcie, tutaj karta już wypadła. Mężczyzna, energia męska w Lenormand się pokazała. I on może być właśnie ważny tego dnia, decydujący. Tutaj może być jakaś rozmowa z tym mężczyzną utrudniona, tak? Bo ta komunikacja jest pod kontrolą. To jest bardziej manipulacja, jak rozmowa. Kontrola, szpiegowanie, podglądanie. Także mężczyzna może tutaj nas obserwować tego dnia. Moi kochani, ja Wam życzę spełnienia w każdym aspekcie życia, dużo zdrowia. No i oczywiście trzymajcie się i bądźcie ostrożni. Nie wchodźcie w żadne jakieś, broń Boże, internetowe znajomości tego dnia, ale również też transakcje finansowe poprzez internet, bo możecie popaść właśnie w taką pułapkę niepotrzebną. Także to jest forma ostrzeżenia ode mnie, a wy zrobicie, co będziecie uważali za słuszne. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.